PKP Polskie Linie Kolejowe przebudują urządzenia sterowania ruchem kolejowym na odcinku Radom-Dęblin na linii kolejowej numer 26. Powstanie lokalne centrum sterowania Jedlnia-Letnisko, które będzie odpowiedzialne za bezpieczny i sprawny ruch pociągów na stacjach Jedlnia-Letnisko, Pionki, Żytkowice i Garbatka-Letnisko. Mówimy tutaj o systemie sterowania ruchem kolejowym, czyli o takim sercu, można powiedzieć, kolejowym. Jest to system, który pozwala na bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów. On układa drogę przebiegu, on przekłada zwrotnicami, rozjazdami, on wyświetla sygnalizację na semaforze. Oczywiście nie odbywa się to bez udziału dyżurnego ruchu, który to nadzoruje i pilnuje, żeby to wszystko się odbywało zgodnie z rozkładem jazdy. Natomiast ten system pilnuje dyżurnego ruchu, żeby na pewno wszystko przebiegło w porządku i uniemożliwia na przykład skierowanie tych samych pociągów, dwóch pociągów na ten sam tor, czy też pilnuje, żeby wszystkie przejazdy automatyczne, które są na danym szlaku, zostały zamknięte w momencie, kiedy ten pociąg ze stacji właśnie wyjeżdża. Nadzorem objęty będzie odcinek o łącznej długości około 25 km między Radomiem i Dęblinem. Wartość umowy to ponad 21 milionów złotych. Inwestycja ma być realizowana do końca 2024 roku.